Słuchajcie, pięknie się zrobiło, słoneczko wyszło, od razu jest zdecydowanie cieplej. Cudnie wręcz. Ja wczoraj nagrałem wraz z moją małżonką wspaniałą, cudowną, odcinek na temat tego, proszę Was, jak się jeździ z pasażerem. Na co należy zwracać uwagę, jak pasażer powinien być ubrany i wszystkie takie naprawdę w sumie ważne rzeczy. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że niestety kamera była nienaładowana i po włączeniu się zaraz się wyłączyła i po prostu nawijałem materiał, kilometry, rozmawiałem sobie, ba, nawet pokazywałem na przykładzie cudownej modelki, jak to wszystko powinno wyglądać i niestety nic się nie nagrało, nic zupełnie. Także w tym odcinku Wam tylko powiem mniej więcej co i jak, a mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że owa modelka skusi się i zapozuje jeszcze raz i zaprezentuje, jak powinna być ubrana Wasza połówka, Wasz pasażer, Wasz plecak, jak to wszystko powinno wyglądać, jak to powinno się mieć do tego, by bezpiecznie podróżować we dwójkę na motocyklu. Słuchajcie, po pierwsze, jadąc z pasażerem, jesteście za niego w pełni odpowiedzialni. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest pełnoletni i sam bierze na swoje barki odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie. Pasażer jest na waszej głowie. To jest wasza broszka, jak prowadzić motocykl tak, żeby się nic nie stało i żeby szczęśliwie dojechać do celu. Słuchajcie, zaczniemy od samej góry, czyli zaczniemy od kasku. Jeżeli jeździcie z kimś od przypadku do przypadku, to jest to troszeczkę problematyczne, z uwagi na to, że w moim przekonaniu najlepszy kask to taki, który używany jest tylko przez jedną osobę i jest dopasowany stricte do kształtu jej głowy. Wiadomo, że kask się dopasowuje po pewnym czasie, więc pożyczanie kasku od kogoś na chwilę no jest takim rozwiązaniem średnim, powiedziałbym o takim sobie. No można to oczywiście zrobić, ale na dłuższą metę raczej wypadałoby zakupić kask stricte dla tej jednej osoby, z którą się będzie jej podróżować. I ma to wtedy jakiś sens. Jesień, no trzeba stanąć i zrobić zdjęcie. Słuchajcie, sprawa kasku jest załatwiona, więc przejdźmy teraz troszkę niżej. Kurtka. Wiadomo, im bardziej wytrzymała, tym lepsza. Z protektorami na łokciach, na barkach. Dobrze by było, żeby chroniła nas od wiatru i od deszczu. Chociaż pamiętajcie, że przecież jeżeli jedziecie z pasażerem i to pasażera ubieracie, tudzież pasażer się sam powinien ubrać w odpowiedni strój, to tak naprawdę większość wiatru i tak przyjmujecie na siebie jako kierowca, więc
ważne, żeby czuł się pasażer komfortowo, żeby mu nie było ani za gorąco, ani za zimno. Dalej, spodnie. Oczywiście również spodnie wypadałoby mieć z protektorami na kolana, na biodra. Pod kurtką warto mieć albo kurtkę z protektorem, albo zwykłego żółwia założonego. No i ostatnia, jedna z ostatnich rzeczy, czyli buty. Proszę Was, buty motocyklowe są rzeczą bardzo istotną. Są równie istotne jak kask. Dlaczego? Dlatego, że buty motocyklowe, te lepsze, powiedzmy nie te za jakieś 50 zł, kupione gdzieś od chłopa na targu, tylko buty motocyklowe z prawdziwego zdarzenia, mają wzmacniane pięty, a co za tym idzie? W czasie wywrotki i gdy człowiek fika koziołki, pierwsze uderzenie następuje właśnie piętami. I po prostu bardzo łatwo uszkodzić sobie pięty, a wiadomo, że bardzo długo się goją. To raz, dwa, będzie to niezwykle bolesny proces, a trzy, no warto jednak chronić swoje nogi. Dlatego buty motocyklowe są bardzo ważne. Nie żadne Adidasy, nie żadne proszę Was, prampki, czy nie daj Boże szpilki, tylko zwykłe buty motocyklowe ze wzmocnieniem na pięcie i na goleniach. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy i to nie jest tak, że ja sobie mówię o... Bo tak, nie. Tutaj chodzi po pierwsze o to, żeby było wygodnie, a po drugie o bezpieczeństwo, bo naprawdę bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią w jeździe na motocyklu. Można wszystko, można szaleć, można palić gumę, ale jednak wszystko ma swoje miejsce i wszystko ma swój czas. Natomiast na bezpieczeństwie nie ma co zupełnie oszczędzać. Pamiętajcie, że przecież nie chroni nas żadna karoseria, żadna klatka. Jesteśmy tylko my i asfalt. No i została ostatnia sprawa, o której chciałbym powiedzieć, czyli rękawice. Wiadomo, z ochroniaczami kości, z ochroniaczami tutaj na dłonie, z uwagi na to, że jak wiadomo, ręce również biorą kontakt pierwszy i człowiek się asekuruje właśnie przez przykładanie rąk do asfaltu, żeby ustabilizować swoją pozycję. Także tak to wygląda. No i chyba tyle na temat ubioru pasażera. Jeżeli macie taką chęć, jeżeli wyrazicie taką chęć, to napiszcie o tym w komentarzach, a ja postaram się nagrać jeszcze raz filmik poglądowy na temat tego, jak ma być ubrany Wasz plecaczek. Tym razem przy pomocy modelki będę Wam to w stanie zaprezentować. Także zostawcie suba, komentarz.
i zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Paco Motovlog Norway. Do następnego.